No i czuję, że na coś mi o tako genitaliami się bawi, nie? Moszno z jądrami, nie? Nie penisem, tylko moszno, nie? O tako. Kurwa, no nie to przyjemnie, nie to strasznie, ale tak dziwnie, nie? Faza mi się wyostrza, a tu z boku, kurwa. Taka diablica, że ja pierdolę. Ja zerkam tak delikatnie, nie? Ona tak jakby, nie wiem, no patrzy się na mnie, ale myśli, że co. I miała też na sobie, nie na sobie, przed sobą jakbyś taką ścianę niewidoczną, że ja nie mogłem tak zrobić ruchu i takiej przypierdzielić, nie? Tylko ja bym jakby skamieniały. Ona jakby była za jakąś niewidoczną szybą, taką niewidoczną energią, nie? Ale jednocześnie mi tam tymi klejnotami się bawiła. Ja czułem się jakby był molestowany, nie? Ni to przyjemność, ni to strach, taki dziwne. Erekcji nie miałem, drodzy mówię, no. Szkoda bardzo, nie? Popatrzyłem na jej palce, a to kuźwa, normalnie, taka starocha, taka purchawa, paluch jak u takiej czarownicy, pazury takie długie, brudne, bawi się tymi moimi jajkami, kurwa, ja myślałem, że... No ale dobra. Dla mnie każde doświadczenie jest cenne, nie? Nawet i takie, bo się przyglądam, jakie te pazury, jak ona to wygląda, nie? Czarno, znaczy kolor, nie żadnych kolorów, tylko czerń i szarość, grafit, bardzo wyraźna, rogi strasznie długie i już nie takie odstające, tylko właśnie takie przyległe. Takie już były stare, że już aż leżały jak kudły takie grube, nie? Takie podwójne dredy, o, coś takiego leżało, nie? Bardzo, bardzo wyraźne, normalnie full HD. I taka jakby, to wszystko było jakby takie podstuningowane, podkreślone. Czarno-szaro-grafitowe kolory. A oprócz tego tak jakby jeszcze coś się nakremowało takim, taką polerkę jej zrobiło. No taki połysk miała. Tak się kurwa, takie połączenie, no. Trochę człowieka, trochę gada, staruszki, bydle takie brzydkie, nie? Jajkami się bawiło.